Siemanko, ziomeczki, dzisiaj będziemy latać dronem. Dronami właściwie lecę na Skate Plaza spotkać się z moją elitarną ekipą z Siedlec. Drony z Siedlce. Oczywiście od razu pozdrawiam całą ekipę. No więc lecę na miejsce, tam się spotkam z ekipą, która lata racerami, dronami, które służą do szybkiego zapierdzielania po przestworzach. Oraz ekipa, która lata dronami od DJI. Szybko dotarłem na Skate Plaza, jak zwykle. O, tam stoją łobuzy, tam. Siema. Siemanko. Cześć, Kamil. Nie pomieścimy się tutaj. Dobra, pomieścimy. Pomieścimy się. Możemy się pomieścić tutaj? Świetnie. Nie trzeba, chyba wystarczy, nie? Zobaczcie, ile chłopaki sprzętu nabrali. Oprócz takich kozackich dronów jak tutaj, pod dobrym kątem trzeba. Jest jeszcze legendarny Wisuo, mój pierwszy dron, od którego zacząłem właściwie moje nagrywania na YouTube. Na YouTube. Zobaczcie, jaki szerszeń. On naprawdę jest spoko. Sami zobaczycie, jak będę latał pomiędzy barierkami. Lepiej niż tutaj, zobaczcie. Widzicie to? To jest nic przy Wisuo. No, jeszcze ten, kamizelkę, bo bez kamizelki mam, nie można. Wojtek jest założycielem naszej siedleckiej grupy Drone z Siedlce. I tak, tutaj zobaczcie jego czapeczka. Nie ogołamy po pracy. To oznacza, że ten człowiek założył całą ekipę i w taki oto sposób rozrośliśmy się delikatnie. Jest nas już chyba z 15 osób na grupie, co? Chłopaki? Za 20? No, między innymi... Są racerzy, kolegi jeszcze nie ma. Bo ja 30 km od Siedlec mieszkam. Więc... Aha, ale na naszej grupie są osoby z Siedlec i spoza Siedlec. I wszyscy się dobrze bawimy. Zrobimy tu recenzję. Pakiety. Unboxing pakiety. Tak, nowiutkie pakiety. Tak, szkoda, że już je w domu odpakowałem i naładowałem. Zobacz, jakie ładne. Nowe. I co to są lipo? Tak, to są lipole. 1300 mAh. 95C, czyli bardzo mocne. Zobaczymy, fajnie, jak to lata. No i oczywiście McDonald's, bo bez Maca chłopaki nie latają. No. My się bawimy razem, zobaczcie. Są racerzy? Mogę tak mówić? Jak się mówi na racerów? Piloci! Macie tutaj, proszę Państwa, elitarną jednostkę pilotów. Dronów samoskładanych, wyścigowych dronów. A tutaj drony od DJI. Mój Mawiczek. Mawiczek R. Świetny dron, bardzo lekki. No i oczywiście Wisuo, legenda, kontroler do Wisuo, o którym można grać nawet w GTA. Od razu mówię, że lewy silnik musisz ręką odpalić. A, bo już silnik przytarty. No, jest przytarty. Masz trzeci tryb jeszcze. I teraz. Patrzcie, jakiego kraba zrobił z drona. Najlepsze jest to, że on mnie nie widzi, ja go sobie nagrywam teraz. Dobra, zakładam, że chcę złożyć takiego drona, to najpierw muszę kupić ramę, czy co? A na początku musisz kupić ramę. Mhm. Wiadomo, silniki, ESC, są takie nowe ESC. W tym przypadku mamy 4 sztuki na każde ramię. Ale tu na przykład jest czterokanałowy. Tak. To okay. Mam sobie tyle fajnego, że mi po prostu miejsce zajmuje. Tak? Ale jak się jeden spali, no to już jest problem. Tutaj mogę sobie jednego wymienić. No jest taki taki mądry. No spoko, a ta rama jest z jakiego materiału? To jest karbon czy co? To jest karbon. Okej. Okay. Jeśli kupicie lekki i wytrzymały, z plastiku, no to nie wróżę długiej przyszłości. Czaję.
No i? Do tego dochodzi aparatura. Tak. Taki kontroler już, jak do samolotu takiego, RC. Tutaj jeszcze może być taka możliwość. No fajnie gada. A ma radio? Taki moduł. No. Taki moduł. U mnie akurat tego modułu nie ma. To jest antena, pewnie ma zasięg. Tak. No. No i gogle. I gogle. Kojarzę, że jest taka nazwa jak szarki, czyli to co to masz? Patrzarki. Patrzark. Spoko. I takie śmieszne czółko tutaj ma. No i oczywiście baterie. No, no 20 akumulatorów baterii. No, tak 50. Bo na jednym takim akumulatorze, nie wiem, polatałem może z 4 minuty. Ta brzęcząca pszczółka za mną to jest DJI Mavic Air. Bardzo fajny dronik. Bardzo fajny dronik do robienia zdjęć, do polatania, do zabawy, do nagrywania filmów. Naprawdę spoko. Czy to jest mały odpowiednik tego, nie? Trochę inaczej się tym lata. No, jakby nie wiem, moim zdaniem mniejsza kontrola jest na nim. Ale to jest chyba spoko dron do nauki FPV, nie? No, po domu może się. Nikomu no, krzywdy nie zrobi. Z 5 stówek kosztuje taki mały szerszeń przestworzy, nie? Nie. Patrzcie jak się żebra suby. Ej, dasz suba? Dasz suba? No dałem już. Dzięki. Dzisiaj Skate Plaza wyjątkowo pusta, ale mamy dwóch kozaków od hulajnogi. Siemanko chłopaki. Siema. Jak macie na imię? Antek. Ty już wiem, bo masz urodziny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A ty? Krzychu. Krzychu, cześć Krzychu. Chłopaki wzięli udział w mojej nagrywce z drona, także będziemy na filmiku, nie? Kozacka koszulka. Dzięki. Mogę polecić swój kanał na YouTube? Pewnie. Zapraszam na kanał Valior i tam są filmiki z Brawl Stars i z Fortnite'a. No to sztos. Bardzo fajnie, ja też zapraszam. Ja nic nie zrobiłem. Ale zobaczcie jak pięknie wylotował. Co? A to ten Mavic kogo jest? Mój. Tak ziomeczki się składa, drony, taśma. Jedziemy. Jak coś się połamie, nie ma problemu, zobaczcie. Chlas. Tu jeszcze ramię jest łamane, ale to też nie ma żadnego problemu. Bo tutaj naklejamy. Cyk. I cyk. Co ty gadasz, ramię się uwolniło, jest git. Sama taśma będzie cięższa od drona. Nie, sama taśma i tak jak chodzi. Chłopaki mają swoje kanały na YouTube i mają ileś tam subskrypcji. Ile masz subskrypcji? Zero. Ja mam 200. Teraz ma 10. Czyli 40 subskrypcji go odsubowało. A ty ile masz? 200. A co robisz na YouTube? Teraz już nic. A streamujesz jakiegoś CS-a czy coś? Dokładnie tak. A ty co robisz na YouTube? Nic nie robię na YouTube. Nie robisz jakiś na przykład pokaz mody czy coś fajnego, nie? Jak pan stawi clickbait, chłop się wyjebał na banie. Będzie milion wyświetleń. Nie, ja robię kulturalne vlogi. Cześć dziewczyny! Dzień dobry. Dzień dobry. Co wy tutaj dziewczyny robicie? My siedzimy. Czekamy na taka czerwona. A na chłopaki. Na chłopaki czekamy. Na trampolinie jeszcze chodzicie trochę, czy nie? Nie. Spędziłam kostkę ostatnio. Na trampolinie? Nie, na własnie. Aha. Macie subskrybować mój kanał! Dzięki! Tak się robi subskrypcje.
chwilę polataliśmy i na dzisiaj to jest koniec. Dziękuję Wam za oglądanie tego vloga, tej części mojego materiału. Zapraszam do kolejnych filmików i do poprzednich filmików. No i pozdrawiam całe drony, Siedlce i nie tylko, i okolice, i chłopaków z Łosic, i chłopaków z Radzenia Podlaskiego i z innych fajnych miejscowości dookoła nas. Pozdro, piona!